Fundacja dr Anny Trzaskiej-Wilkońskiej, wówczas o nazwie Tomograf Komputerowy, a było to kilka lat temu, rozpoczęła inicjatywę zbierania środków finansowych na zakup tomografu. Przypomnijmy o tym. Starostwo powiatowe, Rada Powiatu, Zarząd Powiatu praktycznie sfinansowali zakup tomografu. Nasz udział był około 5% w zakupie tego nowoczesnego urządzenia. I później właśnie po tym, jak udało się zorganizować tą pierwszą inicjatywę, która zakończyła się sukcesem, fundacja zmieniła nazwę, bo jakby ten pierwszy cel został spełniony, tomograf mamy. Zmieniliście nazwę właśnie na Pomagamy Szpitalowi w Bochni. I rozpoczęła się kolejna inicjatywa, mianowicie zbierania środków finansowych na zagospodarowanie budynku po Szkole Życia w Cerekwi na albo to oddział opieki paliatywnej lub zakład opiekuńczo-leczniczy. I w sumie zbieraliście środki z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji, modernizacji obiektu. Udało się w tamtym roku wyasygnować kwotę 70 750 zł, a w tym roku dzięki temu 1% udało się zebrać, Mariusz, ile? Udało nam się zebrać 50 336 zł 61 groszy. Gdy zsumujemy te dwie kwoty, to czy to wystarczy na sporządzenie całej dokumentacji? Pan dyrektor stwierdził, że koszt opracowania dokumentacji technicznej to będzie około 170 tysięcy złotych, a więc przekazując nasze środki mamy około 120 kilku tysięcy złotych przekazane szpitalowi. Myślę, że tutaj albo powiat, albo już ze środków własnych szpital jest w stanie resztę sfinansować. Także gdyby kamień został poruszony.